Kiedy rano schodzę w dół do szatni, widzę piękne twarze naszej dziatwy. Są najlepsi. Zawsze to powtarzam. Najlepsi. O, proszę pani, co tam szepczą? Proszę mówić, proszę mówić. Nie. No, co właśnie ja im mówię? Pisali mi gdzieś wypracowanie. Oszalałam. No skąd się takie myśli u nich biorą? Nie rozumiem, spójrzcie. Napisali. W swym dziele pod tytułem Czech dziadów Mickiewicz opisał Kondrata, który siedział we więzieniu i sam do siebie gadał. Biedak chyba zupełnie oszalał, bo nie za długo w innym utworze dał znak Aldonie, że już nie żyje. Natomiast dwór Sopliców był patriotyczny, bo zegar grał Mazurka Dąbrowskiego, a na ścianach powiesili patriotów. Podczas gdy za ścianami Soplicowa Telimena lubiła wypić filtrowanego z mężczyznami. Ja wariuję. No, ale co pani mówi? Są dobrzy. Po prostu trzeba mieć podejście. No gdzież tam? Jaki pani ma sposób? A ja zawsze mówię, że wszystkie tematy są egzaminacyjne. No właśnie, właśnie. O jakim podejściu panie mówią? No cóż, przychodzę dziś na lekcję, dwunastaków nie ma. Mówią, na studnię pojechali. Jaka studnia? Czyżby to ta sama, w której w przeszłym roku mój kot utopił się? Nie wiem gdzie i jak pani kot utopiła, ale pojechali na kabareton. Dzień dobry panią. Dzień dobry, dzień dobry. Pani, ja zabiorę 12 klasę na zawody. Jakie zawody? Koszykówka, trzeba bronić honoru szkoły. Koszykówka? Matematyka przede wszystkim. Proszę pani. Nic nie wiem, nie, nie. Ja nieczuć nie czułam na połowie lekcji. I doskonale wszystko pamiętam. Nic nie wiem. No, proszę pani, zobaczyć. Nie wierzę. Parabola tańczy, parabola tańczy, tańczy parabola, parabola tańczy. Gałęzie do góry, do dołu. No, czy pani idzie? Wszystkie panie pamiętają. Dwunastacy muszą być na lekcji. Nic ja nie ich zabieram, proszę pani, wszystko muszę mieć. Nie, uspokójcie się. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Przedstawiacie? Dzisiaj na fizyce moja klasa całą lekcję чайник до гнязка не могла подлончить. Кремтила, мемтила, концу-концу встал, не вычимал. Мувим, ты ж гнязку не працує. Вітам, моє маленьке лапітке. Чому то ви таке веселеньке? Зараз поділю вас на умних і красивих. Вчора 12 класа писала несправді. Мірек написав, що Літва ма зле положення геометричне. Ромек натомість пише, що Польська була потвердкована на 3 рівні полови. Ех, що їм ці екзаміни здадуть? Як то що? Як то що? Дуже що? Чи пані не ві? Тепер такі вимагання, їм з такими знаннями нічого не світить. Я то працюю, навіть не вім по цу, щоб на колготки заработати. Я мовим, то буде крах моєї педагогічної кар'єри. Все крах. І найважніше, що все є розжуте і до отвору гамбового вложене. Все пшежуте, зостає тільки поплать, але й того не хочу. Я варюю. Не, ну мы тут все варяти. Так.